Witam wszystkich. Dzisiaj taki kolejny filmik na temat dysku Lightona. Wieczorny seans. Jest godzina 22:20. Ja kręcę filmik. Ok. Postanowiłem, że tego Lightona całkowicie rozlotuję, czyli wylotuję mu. Będę tutaj pokazywał DDR-ki trójka. Kontroler Silicon Motion, tak dobrze mówię, Silicon Motion, Made in Taiwan. No i raz, dwa, dwie pamięci z tej strony i dwie pamięci z tej strony. Także Lightona mamy rozłożonego na łopatki. Tu są cztery kości pamięci pod spodem. Czekam na z AliExpressu na sita, bo zamówiłem sobie. Kontroler pamięci DDR3 NAND. I teraz takie coś. Wylutowanie bez problemu. Oczyszczenie pól pójdzie też bez problemu. Powiem Wam taki motyw. Zamawiałem sita do PS3 i co się okazuje? W PS3 jest zestaw, który się składa z tego, że jest sito do pamięci DDR trójek. Zobaczcie na to. To są DDR-ki trójki 2 i 3. Kuleczki tu są 0,45 mm, ale będę robił to na pastę i podejrzewam, że zrobię to na bizmuta. I teraz zobaczmy sobie najpierw pod mikroskopem, jak wyglądają te elementy. Troszeczkę zmniejszę ten obraz. Ok. Tak więc tak. Zaczniemy sobie od pamięci DDR3. Jak widzicie, została wylutowana nawet dobrze. Tutaj brakuje kilku kulek. To jest wszystko. I teraz taka ciekawostka. Te sito, które mam od PS4, pasuje idealnie do tego. Zobaczcie, ja się postaram nałożyć na to sito i zobaczymy, jak to się ładnie pokryje. Tylko najpierw muszę sobie to jakoś tak fajnie złapać, żeby nanieść. Tak więc tak, tu mamy trzy kulki, tu trzy, dobra. Weszło? Weszło, dobra. Ok, udało się. I teraz zobaczcie, ile mi tutaj kulek brakuje. Może pomniejszę troszeczkę jeszcze ten obraz, żeby nie przeszkadzał. Ile mi tutaj kuleczek brakuje, żeby ten układ DDR3 przekulkować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa. Na pewno z tej strony, po lewej stronie mi brakuje 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Po prawej stronie mi tutaj brakuje raz, dwa. Dwóch kulek, tak naprawdę. Ale i tak oczyszczę całkowicie. Z tych starych kulek naniosę nowiutką pastę tutaj i sobie go nakulkuję bizmutem prawdopodobnie, bo chcę najpierw zobaczyć, czy to wszystko wyjdzie. Także DDR3 mogę zrobić już teraz praktycznie. Odłożymy sobie ją na bok. Teraz sobie obejrzymy kontroler pamięci wylutowany. Podejrzewam, że na tych dyskach po prostu były zwary i dlatego nie startowały poprawnie. Tutaj akurat w tym Lightonie jest SM2246ENGAA, taki moduł, nie jak w tym Hyperteku, że był SM2258XT,
A tu mamy 2246 EN. To jest kontroler pamięci z tego Lightona. No i teraz pamięci, kości pamięci 32 GB, 1, 4 sztuki. I wyglądają następująco. Też je ładnie przekulkuję nową pastą, jak już przyjdą sita. Też pójdzie prawdopodobnie na bizmut. Ogólnie chyba całego tego Lightona zrobię na bizmut, żeby było łatwiej mi to wlutować wszystko. I potem najwyżej zrobię mu jakieś takie chłodzenie lepsze, żeby się nie grzał tak mocno. Widzicie, jak to wygląda? Trzecia i czwarta kość. Wygląda następująco. Elegancko. Wszystko prawie poszło sprawnie. Zaraz wam powiem, co się stało podczas wylutowania, ale jeszcze sobie zobaczymy, jaki to ma tutaj napis. SK Hynixa kości 27 QE GL UD B8R. Taki jest napis na tych kościach. Także czekam na sita z AliExpressu. I teraz płytka od tego dysku SSD. Jak widzicie, to jest akurat fabrycznie. Tutaj zahaczyłem delikatnie o te dwa kondensatory, ale one się nie wylutowały na szczęście. Także są całe. No i z tej strony pierwsza kość, która została wylutowana. Widzicie, jaki bąbel. Tutaj też wszystko jest do usunięcia. Ciii. Teraz tutaj lecimy drugą kość. Cicho. No i te dwa kondensatory, które mi się usunęły, mam je odłożone na boku. Także jak coś, one są tak malutkie, że to się w głowie nie mieści. Trzeba będzie je wlutować z powrotem, dlatego je odłożę sobie na bok, żeby ich nie zgubić pod żadnym wypadkiem. Bo praktycznie jak je zgubię, to już mogę nie uruchomić tego dysku, bo nie znam, jakie są, znaczy mogę je zmierzyć, te kondensatory. I tak zrobię właśnie, zmierzę jeszcze je potem, w opisie dodam info, jakie mają wartości, zmierzę je miernikiem i potem zmierzę je tym miernikiem T4 RLC. Zobaczymy, jakie on pokaże wskazania. Także tu będę musiał to butować, a to jest pikuś, także to jest najmniejszy szczegół. No i z drugiej strony na szczęście nic się nie wylutowało. Jakieś paprochy zostały do usunięcia. I powiem wam, że układ tych kondensatorów jest z drugiej strony. Widzicie, tutaj jest też. Tutaj są trzy, a tutaj są dwa. Te, które mi po drugiej stronie odpadły. No i oczywiście to tutaj ta kość jedna pamięci, teraz druga leci. Jestem ciekawy, co się stanie, jak to wszystko ładnie wymienię, wstawię, czy ten dysk wstanie, czy nie wstanie. Jak nie wstanie, trudno, już się nie będę nim bawił, bo tutaj z tego, co sprawdzałem, to wszystko jest sprawne. Tu widać, że jest topnik jeszcze nieumyte. Trzeba będzie to jeszcze domyć izopropanolem ładnie. Ale operacja poszła całkiem spoko. Naprawdę, jak na takiego amatora jak ja, to nawet nieźle mi to wyszło, mówiąc szczerze. I tutaj wszystkie te układy razem z tym DDR-ką trójką będą na nowo wszystko
kulkowane. Co mogę jeszcze dodać? Aha, jeszcze zrobię pauzę i przełączę się na Firefoxa, żeby wam pokazać te sita, które zamówiłem na AliExpressie, bo nie jestem pewien, czy do kontrolera też są tam w zestawie. Kurczę, muszę wam powiedzieć, że kamień z serca mi spadł. Teraz sobie zobaczyłem, co ja tak naprawdę zamówiłem. I powiem wam tak, raz, dwa, trzy, cztery. Sobie porównam tylko. Cztery w tą. Okej, to będzie tutaj ten mój, tak? To są bardzo podobne. Widzicie, tu masz, tu są cztery, tu też są cztery, ale już w tą stronę są, to jest dłuższe, czyli to dobrze, to będzie środkowe, bo tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, czyli to będzie do moich kości. Zarąbiście. No i widzę, że tutaj są raz, dwa i trzy, także podejrzewam, że będzie wszystko elegancko, cacy, cały komplet. Już jest wysłany, Chińczyk już mi tam napisał, że wysłał to wszystko. Cztery dolce, 10 zł wysyłka jeszcze na paczkomat chyba wziąłem, o ile się nie mylę. Tylko ciekawe, ile teraz będzie to stało. Dobrze, teraz zobaczmy sobie. Wow, tu jest nawet opis, ale mam fuksa, jestem fuksiarz. 2258XT GAB do tego, który ja mam w tych. Jak one się nazywają? Bo już zapomniałem. Boże, gdzie ja je położyłem? Tutaj, w hypertekach. No, to jest ten układ. Raczej te sito do tego będzie. No i tutaj mam jeszcze 22. Ale to będzie to samo. 46, a ja tutaj mam tego slajdu na 22. 46EN, a tu jest XT. Nie, to będzie to samo. Także hura! Mam fuksa. Nie mam. O nie! Ja jestem teraz w szoku trochę, bo nie potrafię zdiagnozować, do czego ja mam. Dobrze, tu jest ten 2246EN GAA. Czyli ja mam. Ale mam fuksa. No tak się to wszystko jakoś fajnie układa. 2246EN GAA. No, czyli to jest większy, to w tym dysku Hyperteka jest mniejszy układ. Ten kontroler jest mniejszy, no. Tutaj ta starsza wersja jest większa, a ta nowsza jest mniejsza. Także fuksło mi się totalnie, bo raz, dwa i trzy, jeszcze ta DDR3 z PS4. No mam fuksa jak cholera. Także super, super. Dobrze. Teraz kurczę. Tutaj są komentarze. Jak to wygląda? Fajnie. To jest taka płytka, jak mam. Zaraz wam pokażę na. A, ja się nawet nie przyłączyłem na Firefoxa. Dobra, sorry. Sorry. Zobaczcie jeszcze raz, tylko szybko wam to pokażę. Ja tutaj wpisywałem. To jest do Lightona, to jest do Hyperteka, to jest do Lightona, ta środkowa, ale zaliczyłem w topę. No to okej, okay. Przewiniecie najwyżej. Zrobię chaptery do filmiku, tak że będzie opisane, nie oglądać. Dobra. Czyli fuksu mi się pięknie, tak jak mówię jeszcze raz, DDR-ki, trójki z PS4 i się wszystko ładnie zgra. A tutaj jeszcze wam pokażę coś takiego. Kiedyś to kupiłem, jak sobie grzebałem w telefonach BlackBerry, takie sita. Różne, do HTC-ka. Bardzo, bardzo dużo. Też jakieś grosze za to zapłaciłem na tamte czasy. Okej, to by było na tyle.
pamięć DDR3, która czeka na przekulkowanie. Jestem ciekawy, czy ten dysk Lytona się uruchomi normalnie w końcu, czy znowu będzie miał jakieś odpały. Także to by było na tyle na dzisiaj. Ja już kończę nagrywanie. Trzymajcie się, pozdrawiam.